Cześć, cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją kolejnej książki. Jest to książka pod tytułem W Domu Czarownicy. Jak sobie pomyślałam, kurczę, właściwy przedmiot na właściwym miejscu. Książka w Domu Czarownicy znajduje się w Domu Czarownicy, stąd też i ocenić mogę. Książka ta, oprócz tego, że mam drugi egzemplarz, bo zdążyłam zakupić. Ponieważ i tak bym kupiła. Została mi przysłana przez wydawnictwo do oceny. Poprosili, żebym oceniła nie narzucając żadnych tutaj poglądów. Słuchajcie, książka wydana przez wydawnictwo Kobiece. Jeżeli ktoś będzie szukał, to wydawnictwa Kobiece mają taki... Wydawnictwo Kobiece ma taki znaczek. I jest to kolejna z serii książek właśnie tej autorki Arin Murphy Hitchcock, mam nadzieję, że czytam to dobrze. Ja te książki mam i posiadam. Słuchajcie, Greenwich, czyli Poradnik Zielonej Wiedźmy, Zaklęcia Ochronne, czyli Zaklęcia Ochronne i Księga Urody Czarownicy, gdzie jest mnóstwo przepisów na ładność naszą wewnętrzną, własną. Książki wydane są w podobnym stylu, w cała ta seria tejże autorki, na takim, bym powiedziała, lekko ekologiczno przetworzonym papierze znajdują się tutaj nie tyle rysunki, co jak widzimy takie do każdego rozdziału. O, czy tam jakieś pod, podkreślone tabelki? Na tej zasadzie książka sama w sobie ma 250. 250, 262 strony, potem jest postscriptum. Post I od razu powiem tak, yy, godna polecenia, jak pozostałe trzy książki. Tak po prostu. Pisana jest łatwym językiem, yy, w bardzo zrozumianym yy, stylu. Ma trochę, jak ja to mówię, filozofii, czyli dlaczego powinno coś być, skąd się coś wzięło, ale również ma czyste, poprawne bo też patrzyłam przepisy na wszelką ochronę, obronę, dobrobyt, błogosławieństwo naszych domów. Co powinno się znajdować w domu czarownicy, jak wykorzystać. Spraw, aby twój dom był prawdziwie magiczny. Ja wam zawsze powtarzam, że prawdziwa wiedźma to czyniąca wiedźma i tak naprawdę wiedźmowe życie nie da się oddzielić od życia zwyczajnego. Owszem, w momencie kiedy czynimy rytuały, tworzymy świętą przestrzeń, oddzielamy sakrum od profanum. <laughs> Ma to sens. Ma sens ubieranie innych na przykład ciuchów do rytuałów, bo wtedy wkraczamy w tą świętą przestrzeń, ale tak naprawdę każdy dom czarownicy jest świętą przestrzenią <laughs> sam w sobie. I w momencie kiedy ktoś wchodzi do mnie do domu to potrafi powiedzieć: "A u pani jest jak u wróżki, jak u czarownicy". No tak. Bo ja jestem integralną częścią z, ze swoim domem, mieszkaniem. Jest tam moja estetyka i moja wewnętrzna magia. Dlatego ta książka, jeżeli um, chcecie stworzyć magiczny dom, nie pod tytułem będzie wyglądał jak filmowy Hogwart e, i w ogóle wszyscy, jak wejdą, to będzie tam bu i duchy z każdego kąta. Nie, na normalne, y, życiowe życie, y, przepisy, sposoby i możliwości. Jak stworzyć w domu przestrzeń idealną do praktykowania zaklęć i zajmowania się zielarstwem? Jakie rytuały chronią ognisko domowe? W jaki sposób powiązać magię z otaczającą nas codziennością? To jest chyba najważniejsze zdanie tejże zapowiastki książki. Czyli jak, w jaki sposób powiązać magię z otaczającą nas codziennością. W swojej nowej książce Arin Murphy Hitchcock dzieli się wiedzą na temat włączania czarów do naszego życia. I zaprasza do domu pełnego magii. Dowiedz się, jak wykonać rytuały, które ochronią i oczyszczą domostwo. Podstawa. Wpleść magię do codziennego menu. E, opanować sekrety kociołka i świętego płomienia coś dla pań domu. Nawet jeżeli jesteśmy same w swym domu, jesteśmy jego panią a dom jest naszym domem. Tworzyć własne rękodzieło. Wykreuj wokół siebie magiczną przestrzeń, odnajdź siłę w tym, co cię otacza i każdego dnia ciesz się przyjazną energią. Bardzo ważne jest to, że tak naprawdę, jeżeli człowiek jest wiedźmą, nie taką wydumaną, rysunkową i obrazkową, to tak, zajmuje się rękodziełą, bo sam chce sobie kiedyś stworzyć tę różdżkę. Tak, y, jego dom wygląda dziwnie, bo ma dekoracje halloweenowe, bo jest właśnie takie święto i każdego innego sabatu, i y, ma swoje miejsca czynienia, swoje ołtarze. O tym wszystkim mówi ta książka. Y, Przejrzymy teraz jej spis treści, bo y y, to jest jakby najważniejsze zwykle. Oh. I mamy tak, wprowadzenie i rozdział pierwszy miejsce, które nazywamy domem. Magia domowego ogniska i duchowość oparta na domostwie. Dlaczego magia domowego ogniska jest tak wyjątkowa? Codzienność może być magiczna i nie może tylko w zasadzie jest u czarownicy. Budowanie swojej duchowej siedziby, dbanie o domowników, troska o osoby spoza domostwa, <laughs> ścieżka pielęgnacji i odżywiania, magia w kuchni. Rozdział drugi. Twoje domostwo to święta przestrzeń. Co znaczy, że przestrzeń jest święta? Świętość domostwa, święte ognisko domowe, ogień w palenisku, rola ogniska domowego, rozpalanie żywego ognia, to też jest bardzo ciekawe jest żywa woda, żywy ogień, martwa woda, martwy ogień, dużo, dużo czarów tutaj jest. Przechowywanie żaru, czyli ja akurat może żaru nie przechowuję, ale mam swoje wieczne lampki, stara magia. Także tutaj można się takich rzeczy dowiedzieć. Rozdział trzeci. Twoje duchowe ognisko domowe. Umiejscowienie swojego ogniska domowego, błogosławieństwo dla ogniska domowego, Twoje wyobrażone duchowe ognisko domowe, dostęp do energii Twojego duchowego ogniska domowego, energię kociołka i wody w duchowym ognisku domowym, włącz w to swoich przodków. Coś przed Samhain, w sam raz. Rozdział czwarty, magia kotła. Czym jest kocioł? Kotły w mitologii, wykorzystywanie kociołka w magii ogniska domowego, kocioł jako przedmiot medytacyjnego skupienia, rodzaje kotłów i kociołków, jak dbać o żeliwny kociołek, błogosławienie kociołka. I tu już byłam bardzo zdziwiona, bo moje stare zakręcie, znaczy nie moje, w sensie własne, <laughs> które miałam znalezione do kociołka, tutaj również się znalazło, czyli musi to być jakaś dobra wikkańska tradycja. Bóstwa ogniska domowego i tutaj mamy wymienione bóstwa Ogniska domowego, duchy domowe, super sprawa, czyli nasze skrzaty. Kuchnia jako święta przestrzeń, moc kuchni, historia kuchni, kuchenne kapliczki i ołtarzyki. Tutaj można również ziarnuszkę umieścić, słuchajcie. Wszystko, co bo, tak mam wrażenie, czytając tą książkę, <laughs> że wszystkie popierdółki, które człowiek robi na co dzień, będąc w domu, one się tu znajdują. Uświęcają to naszą przestrzeń, zabezpieczają, oczyszczają i dodają energii po prostu. A potem nie dziwota, że w życiu się dobrze dzieje, jak my i nasza energia naszego spokoju i przebywania czyli tego domowego ogniska, jest po prostu dobra i pozytywna. Jak wnieść do kuchni duchowość lampki i święte płomienie w kuchni wykorzystanie magii ogniska domowego do ochrony domostwa. Na poziomie duchowym, wyznacz granice energii, to jest to, to miejsce, w którym się potykam zawsze. Mamy taki dobry krąg założony na domu. Rośliny, kamienie i inne techniki ochronne, oczyszczanie domostwa, techniki oczyszczania, rytuał oczyszczenia pokoju, podtrzymanie energii w domostwie. No tak, bo raz możemy włożyć, ale to się wysysa, tak, umówmy się, przetwarza, więc trzeba tą energię wiecznie wkładać, nie swoją własną. energii we wszechświecie jest tak multum, że naprawdę nie musimy, a dobrze to wygląda. Magia w ognisku domowym, magia przedmiotów codziennego użytku, etyka magii kuchennej, kuchenny folklor, tradycyjne kuchenne narzędzia, nowoczesne urządzenia, a magia też fajny rozdział dosyć regularne oczyszczanie kuchni, dziennik z zapiskami jestem tego fanem. Duchowość jedzenia pomyśl o jedzeniu, energia żywności, świadome przyrządzanie jedzenia przepisy. Rozdział 10 to zioła, rękodzieło i inne magiczne związane z ogniskiem domowym, magiczności. Mamy magię ziół, mamy szycie, mamy butelkę czarownicy, mamy magię słów, kukiełkę z liści kukurydzy, oddanie czci porom roku, tworzenie magicznych figurek i symboli. No, i tu już się zaczyna też ta magia, że człowiek, jak jest wiedźmą, to ma dużo popierdółek, bo coś zrobi, coś wytworzy, coś dokupi. Tak to wygląda. A potem rozdział jedenasty, zaklęcia i rytuały, i tutaj jest ich kilka, chociaż przez całą książkę przewijają się zaklęcia, rytuały i sposoby. Także to jest taki dobry podręcznik. Palenie lampki oliwnej lub świeczki, poświęcenie świec lub paliwa. Paliwa, o, dobrze to brzmi. Zaklęcia i rytuały powiązane z kociołkiem, oczyszczanie progu, błogosławienie domu, błogosławienie pokoju, osobiste oczyszczenie, tworzenie świętej przestrzeni, inne magiczne przepisy. Dodatek to składniki ich energii spis kojarzeń kolorystycznych, czyli magia kolorów i magia, yy, magia yy, ziół, yy, bo tutaj na przykład mamy na co i jakie zioła, tak, tak, tak. Tabelka, nie będąca tabelką, ale dosyć dobra. No i magia kolorów, króciutko. Rytuały swoje domowe często tworzymy sami. Ja jestem po lekturze tej książki zaskoczona, ile rzeczy zostało mi przekazane w domu. Tak po prostu. Więc u mnie było naturalne, że na y, zmienia się wystroje, na y, nawet nie kolejne święta, bo umówmy się. Wikanizm nie był wtedy w Polsce modny, znany w ogóle nie był, ale na pory roku to tak bardziej z ludowości. Kociołek, mówię, takie stare zaklęcie gdzieś. Wynalazłam, a potem się okazuje, że to zakręcie jest stare, starsze i jeszcze starsze. Yy, właśnie do bóstw się dorasta, jak gdyby, ale skrzaty na przykład, tak, tutaj, żeby to zaaranżować. Ja nawet w swoim pokoju też miałam, jak mieszkałam jeszcze z rodzicami, miałam zaaranżowane swoje takie miejsce palenia świec i takie różne rzeczy. Jestem w szoku, jak czytałam tą książkę, wyznam, to znam, to mamu się pokazała. Tak było w domu, też okazaliśmy, też robiliśmy kapliczki, też czciliśmy przodków, też... No może kociołka nie miałyśmy, ale duży garnek na pewno. To wiecie, jak to w starych ludowych kuchniach, no. Także tutaj mamy naprawdę fajnie, bo... Te rytuały nie są tylko na końcu w tym jednym rozdziale, one się tam dobrze przewalają przez całą książkę. Jeżeli ktoś wyrastał w magicznym domu, to odnajdzie tutaj cząstkę swojego dzieciństwa. Natomiast jeżeli ktoś chce być magicznością samą w sobie, o tę przestrzeń też trzeba dbać. I naprawdę nie jest to taka kwestia, że musimy na siłę pewne rzeczy robić, tylko jeżeli jesteśmy magiczni w życiu, a nie tylko podczas rytuału. A to się tak nie da, bo wtedy jest to sztuczne. To nasze domy właśnie mają kręgi ochronne. Przemywamy te progi z tą wodą z octem i solą i różne dziwne rzeczy się dzieją. No, tak jak mówię, ja to takie wiadomości dziwne miałam z domu, tu sobie je przypomniałam, dodałam nowych. Także bardzo fajny podręcznik. No i jednocześnie, jeżeli ktoś już kupuje tą jedną książkę, polecam całą resztę, bo one również są dobre i pozytywne. Także yy, to nie jest tak, że jestem zachwycona tą książką w sensie, wow, jakieś nowości odkryłam, tak? No nie, tylko, że z drugiej strony <tak>, tak sobie myślę, słuchajcie, może dla mnie to jest normalne, a dla was to mogą być nowości i może być wow. Przede wszystkim sensowność, konkretność, sposoby, przepisy, łatwy język, łatwo się przyswaja, można stosować w codziennym życiu. Bardzo fajny podręcznik, także mogę polecić przeserdecznie. Tak wygląda moja opinia na temat tej książki. Gdy, możecie mi wierzyć na słowo, mimo że wydawnictwo przysłało, bo wszystkie czyse kupiłam i też jestem nimi zachwycona. Yy, I przypuszczam, że mam recenzję któryś z tych książek. Powinnam. Generalnie, jak coś przeczytam, to Wam gdzieś tam udostępniam. No właśnie, także buziakuję Was bardzo mocno. Czy zachęcam. Ocencie sami. Yy, sugerowana cena to jest około 40 zł, natomiast w taniej książce yy, było chyba tak troszeczkę taniej. No, poszperać. Poszperać wystarczy. Buziakuję Was bardzo mocno i do zobaczenia w kolejnych programach. Pa, pa, pa.